Cześć, jestem Kasia. Witaj serdecznie w moim podcaście Kasia Motywuje. Dlaczego powstał ten podcast? Otóż pragnę zachęcić nas wszystkich do tego, abyśmy mieli odwagę wyjść z naszej strefy komfortu, przełamując przy tym swoje własne bariery i odkrywając swoją prawdziwą wartość. A to wszystko tylko po to, żeby żyło nam się łatwiej i radośniej. W dzisiejszym odcinku podcastu Kasia Motywuje pragnę poruszyć temat wdzięczności. Ciekawa jestem, jak często wdzięczność towarzyszy Tobie w Twoim życiu. Czy jest to coś, co praktykujesz na co dzień? Czy pojawia się od święta, dosłownie od święta, kiedy czujesz, że w tych wyjątkowych sytuacjach masz za co być wdzięczna? I wówczas otwarcie wyrażasz tę wdzięczność. Temat wdzięczności. Zachęcam Ciebie bardzo gorąco do tego, aby ten temat stał się Twoim codziennym tematem. We wdzięczności ukryta jest ogromna siła. Ma ona moc przemieniania naszej energii. I może stać się jednym z elementów, jednym z narzędzi, z których możemy korzystać w momencie, kiedy jest nam źle, w momencie, kiedy poziom naszej energii, pozytywnej energii spada, w momencie, kiedy zaczynamy czuć, że tracimy kontrolę nad swoimi emocjami. Wówczas polecam używanie wdzięczności jako narzędzia, które pomoże nam zmienić tę energię, tę negatywną energię w naszym dniu powszednim. W moim życiu był pewien okres, gdzie było więcej tych momentów wypełnionych cierpieniem, smutkiem, żalem, gniewem, złością, tymi emocjami o natężeniu negatywnym. Wdzięczność pojawiała się właśnie od święta. W trakcie mojej przemiany wewnętrznej uświadomiono mi, jak wielką moc ma wdzięczność i zachęcono mnie do tego, abym każdego dnia wypisywała rzeczy, za które jestem wdzięczna. Mało tego. Oprócz tego, że zachęcono mnie do tego, abym wypisywała rzeczy, za które jestem wdzięczna, zachęcono mnie również, aby każdego dnia były to minimum 3 rzeczy. Mało tego. Oprócz tego, że miały to być codziennie 3 rzeczy. Miały to być codziennie 3 różne rzeczy, niepowtarzające się. Pamiętam jak dziś ten moment, kiedy o tym się dowiedziałam, kiedy dostałam takie zadanie, ponieważ wybuchnęłam śmiechem i powiedziałam: co? 3 różne rzeczy każdego dnia, za które jestem wdzięczna? Gdzie ja te rzeczy znajdę? Wówczas mój mentor również wybuchnął śmiechem i powiedział: oj Kasia, jeszcze się zdziwisz, ale uwierz mi, tych rzeczy, za które możemy być wdzięczni, jest niemalże nieskończona ilość. Tylko wystarczy otworzyć się na tę wdzięczność. No i tak zaczęła się moja przygoda z wdzięcznością. Takie zadanie wykonywałam konsekwentnie przez 45 dni. Każdego dnia zapisywałam 3 rzeczy w specjalnie do tego przygotowanym notesie. 3 rzeczy, za które tego dnia jestem wdzięczna. I okazało się, że nie miałam z tym trudności. I mogłam z łatwością kontynuować dużo dłużej niż tylko 45 dni. Ale to ćwiczenie uświadomiło mi, jak mało otwarta byłam na zauważanie dobra, piękna, które otacza nas z każdej strony, każdego dnia. Dlatego dziś, w tym odcinku podcastu, pragnę zaprosić Ciebie do podjęcia się tego ćwiczenia. Ja namawiam Ciebie do tego, abyś zapisywała przez 45 dni 3 rzeczy, za które jesteś wdzięczna. Każdego dnia 3 inne rzeczy w swoim wyjątkowym notesie wdzięczności. I mogłabyś spytać: Kasia, no dobrze, mogę coś takiego zrobić taki eksperyment, no ale co to tak naprawdę zmieni w moim życiu? Otóż zmieni bardzo wiele, bo poprzez wyrażanie wdzięczności przyciągamy jeszcze więcej dobra do naszego życia, ponieważ skupiamy naszą uwagę na tym, co jest dobre w naszym życiu. I dzięki temu jesteśmy w stanie dostrzegać jeszcze więcej tego dobra.
A poprzez dostrzeganie tego dobra i piękna przyciągamy jeszcze więcej tej pozytywnej energii. Spróbuj. Nie masz nic do stracenia. Ważne jest również w tym ćwiczeniu to, aby zapisywać wszystkie te rzeczy, za które jesteś wdzięczna. Czyli nie siedzieć na kanapie i myśleć sobie bądź mówić na głos, za co jesteś wdzięczna, ale wziąć do ręki długopis, ołówek, kartkę papieru bądź notes i właśnie tam te rzeczy zapisać. Nie muszą być to długie zdania, nie muszą to nawet być zdania. Możesz zapisać to od myślników, w podpunktach. Możesz wpisać datę, dzień tygodnia i wpisać trzy rzeczy. Nawet je ponumerować, raz, dwa, trzy, za co jestem dzisiaj wdzięczna. I nagle dostrzegamy takie bardzo codzienne, przyziemne rzeczy, które tak naprawdę umilają nam te dni. Może być ciepły prysznic, zapach pięknego mydełka, wygodne ubrania, które mamy na sobie, fakt, że pada deszcz, zapach deszczu, fakt, że świeci słońce, kwiaty, rośliny, które Cię otaczają, ludzie, którzy Cię otaczają, fakt, że masz pracę, fakt, że masz przyjaciół, fakt, że masz zwierzątko, które kochasz, fakt, że masz dzieci, fakt, że masz święty spokój. Tych rzeczy jest naprawdę mnóstwo. I w momencie, kiedy otwieramy się na nie, zaczynamy zauważać ich jeszcze więcej. I zaczynamy liczyć te błogosławieństwa, które nas otaczają. I to sprawia, że nasze życie naprawdę staje się radośniejsze. I nawet w sytuacjach, kiedy z pozoru wydawać by się mogło, że nie mamy być za co wdzięczni, bo czekamy na lepsze jutro, nagle okazuje się, że w tym naszym życiu nie jest tak źle. Mamy naprawdę wiele powodów, za które możemy być wdzięczni. I ja zapraszam Ciebie bardzo gorąco do skorzystania z tego ćwiczenia. Ćwiczenia w postaci prowadzenia Twojego własnego dziennika wdzięczności. Bardzo się cieszę, że mogę podzielić się z Tobą dzisiaj tą dawką motywacji. Mogę Cię prosić o małą przysługę. Trzy drobne rzeczy, za które byłabym bardzo wdzięczna. Otóż chciałabym, żebyś teraz zatrzymała nagranie, kliknęła przycisk subskrybuj i podzieliła się tą dawką motywacji z Twoimi bliskimi. To jest naprawdę ważne, abyśmy pomagali sobie nawzajem w tej drodze wewnętrznej przemiany i odbudowywania poczucia własnej wartości. Na zakończenie postaw sobie za cel codzienny spacer, podczas którego będziesz słuchała tego podcastu. Dzięki temu zadbasz nie tylko o swoją formę fizyczną, ale również zaczniesz odkrywać swoje prawdziwe poczucie wartości. I nie zdziw się przy tym, jeśli nagle zaczniesz nabierać więcej wiary w siebie. Dziękuję, że jesteś. Do usłyszenia już jutro.